dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, jakie korzyści zdrowotne może przynieść dla Państwa zwykły, prosty masaż. Po pierwsze, masaż może być skuteczną terapią uzupełniającą u dzieci z autyzmem. Dowiedziono, iż jeśli to rodzic wykonuje masaż u takiego dziecka, poprawia to więź emocjonalną z rodzicem, ale co ciekawe, masaż dziecka przez rodzica poprawia jego szerokie spektrum zachowań społecznych, problemy związane z niewłaściwym zachowaniem, odczuwaniem strachu, a nawet samych umiejętności werbalnych. Po drugie, masaż może być skutecznym antidotum u osób, które chorują na przewlekły, napięciowy ból głowy. Co ciekawe, w 2014 roku w metaanalizie dowiedziono, iż chorzy na przewlekły, napięciowy ból głowy, którzy używali tradycyjnego masażu tajskiego dwa razy w tygodniu po 45 minut przez okres 4 tygodni, uzyskali dużo lepsze efekty leczenia niż ci, którzy przyjmowali leki na tą chorobę, a dokładnie amitryptylinę. Przypominam, że odnośniki do wszystkich badań naukowych, na podstawie których tworzę obecny odcinek, jak zwykle znajdują się w opisie tego filmu. Okazuje się, iż masaże aromaterapeutyczne, a także i zwykłe masaże, mogą także wpływać na naszą odporność. Masaż może zwiększać liczbę komórek NK, a także i limfocytów w naszych płynach ustrojowych. Usprawnienie naszego układu immunologicznego dzięki masażowi może mieć nie tylko korzyści w chorobach zakaźnych, ale także w chorobach przewlekłych i metabolicznych. Pozwolę sobie przytoczyć wynik badania naukowego z 2005 roku. Tytuł jest następujący. Zwiększenie liczby komórek NK i limfocytów u kobiet z rakiem piersi po masażu. Tło tego badania jest następujące. Kobiety z rozpoznanym rakiem piersi miały sesję masażu po 30 minut 3 razy w tygodniu przez 5 tygodni. Poziomy komórek NK oraz limfocytów wzrosły od pierwszego do ostatniego dnia masażu. Te odkrycia podkreślają, że korzyści uzupełniających terapii dla kobiet z rakiem piersi. Odnośnik do tego badania naukowego także odnajdziesz w linku pod tym filmem. Po czwarte, masaże mogą pomóc nam w bezsenności. Okazuje się, iż najlepszym masażem w przypadku bezsenności może się okazać masaż stóp. Jeśli natomiast udałoby nam się połączyć masaż stóp i na przykład akupunkturę, efekt może być jeszcze silniejszy. Są to odkrycia badania naukowego opublikowanego w 2001 roku. Po piąte, masaż jest świetnym antidotum na przewlekły stres i wszystkie konsekwencje zdrowotne przewlekłego stresu, takie jak podwyższone ciśnienie krwi, podwyższone tętno, zaburzenia emocjonalne czy zwiększone napięcie mięśni. Po szóste, masaż może przynieść wiele korzyści kobiecie po porodzie. W tym rozumieniu między matką a dzieckiem nie mamy na myśli prawdziwego masażu, ale częste dotykanie dziecka. To pozwala kobiecie zmniejszyć objawy depresji poporodowej. Natomiast dużo większe korzyści z delikatnych, mimowolnych ruchów kończyn mogą odnieść wcześniaki z niską masą urodzeniową. Ustalenia dotyczące wcześniaków zostały opublikowane w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, iż wcześniaki z niską masą urodzeniową, bardzo delikatnie masowane, u których wykonywano także delikatne, mimowolne ruchy kończyn, to dzieci te lepiej przybierały na wadze niż wcześniaki, u których zabiegów tych nie wykonywano. W wyniku tych badań ustalono, iż u tych właśnie wcześniaków, które były masowane, zanotowano w surowicy większy poziom insuliny, a także insulinopodobnego czynnika wzrostu. To właśnie dzięki tym substancjom wcześniaki rosły szybciej. I w końcu po siódme. Masaż może być terapią uzupełniającą i w znaczący sposób zmniejszającą ból u osób z bólami krzyża i objawami rwy kulszowej. W tym badaniu z 2008 roku dowiedziono nie tylko to, że masaż może zmniejszać intensywność bólu, ale co ciekawe, zwiększyć zakres ruchu, który był przez ten ból ograniczany. Na końcu pragnę przypomnieć, że została wznowiona sprzedaż mojej książki Zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Darmowy rozdział mojej książki znajdziesz w linku pod tym filmem, a Państwa jak zwykle zachęcam do komentowania tego odcinka.